Gmina Mysłakowice położona jest w województwie dolnośląskim w powiecie karkonoskim. Zajmuje powierzchnię prawie 88 km2 i ma ponad 10 tysięcy mieszkańców. Słynie z doskonałych terenów wypoczynkowych, do pieszych wędrówek i rowerowych wycieczek, a także z największej w okolicy Jeleni Góry ilości pałaców, ponieważ jest ich aż pięć. W największym z nich do dziś prowadzona jest przez gminę szkoła podstawowa, jednak wkrótce ulegnie to zmianie. Władze samorządowe na czele z wójtem Michałem Ormanem podjęły się wielkiego zadania i postanowiły wybudować w zupełnie innym miejscu nową szkołę na miarę XXI wieku. Gotowa jest już najważniejsza jej część, czyli pierwsza w gminie pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami, tablicą elektroniczną i drewnianym parkietem. Są szatnie i przestronny hol, a okna w hali mają elektrycznie sterowane szaluzje, co gwarantuje komfort prowadzenia zajęć. Pozostałe budynki szkoły są jeszcze w trakcie budowy, która ma zakończyć się jesienią 2024 roku. Inwestycja pochłonie blisko 15 milionów złotych. Po termomodernizacji jest już szkoła w Łomnicy, która obecnie zaliczana jest do najlepszych w regionie. Są doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe i wysokiej klasy kadra pedagogiczna. Obok szkoły wybudowano nowoczesne obiekty sportowe boisko z bieżnią lekkoatletyczną, korty, siłownię plenerową, a także plac zabaw dla dzieci. A skoro mowa o najmłodszych mieszkańcach gminy, to przyznać trzeba, że samorząd dba o ich rozwój. W 2017 roku w samym centrum Mysłakowic otwarte zostało nowe przedszkole, które do dziś ma pełne obłożenie we wszystkich oddziałach. Bezpieczeństwo to kolejna ważna dziedzina życia wspierana przez władze samorządowe gminy Mysłakowice. W kończącej się kadencji wyremontowano wszystkie strażnice ochotniczych straży pożarnych, które wyposażono w najwyższej jakości sprzęt, wozy bojowe i kombinezony ochronne. Teraz podczas każdej akcji strażacy ochotniczych straży pożarnych z gminy Mysłakowice, widoczni są z daleka i mogą działać w pełni profesjonalnie. Poprawie bezpieczeństwa służyły także przebudowy najważniejszych gminnych dróg, w sumie ponad 10 km, przy których zamontowano energooszczędne lampy typu LED. I na koniec jeszcze o kulturze. GOK w Mysłakowicach prowadzi cieszącą się dużym powodzeniem bibliotekę z filiami w Karpnikach i Bukowcu. Organizuje też zajęcia plastyczne, wokalne i muzyczne dla najmłodszych, także w świetlicach wiejskich w Wojanowie i Łomnicy. Przy Goku w Mysłakowicach działa także od 2020 roku klub seniora. Mysłakowice, wzorowa gmina 2023.